Wyjątkowy prezent z okazji Dnia Dziecka przygotowali dla swoich uczniów nauczyciele gimnazjum nr 2 w Kępnie. Wspólnie z rodzicami zaprezentowali spektakl teatralny. Nauczycielsko-rodzicielska grupa teatralna Ta Tam Ta Ten wystawiła przedstawienie pod tytułem Szkoła Przyjaźni. Był to spektakl oparty na powieści Nicholasa Sparksa pod tytułem Jesienna Miłość. Aktorzy przygotowywali się do swoich ról już od jakiegoś czasu. Artyści dopełnili swojego zadania, zaskoczyli wspaniałą grą oraz odpowiednią charakteryzacją. Dziewczyny, chodźcie, chodźcie. Ta chłopka, córeczka szewca, chce zagrać w przedstawieniu. Wydarzeniu towarzyszyło więc sporo emocji, tym bardziej, że spektakl oglądała i poddawała ocenie młodzież szkolna. Ta jednak była bardzo zadowolona. Uczniowie zobaczyli w swoich pedagogach inną twarz. Zobaczyli ludzi, którzy potrafią mieć do siebie dystans, nie bojąc się utraty autorytetu. To była bardzo miła niespodzianka dla oglądających, która na długo pozostanie w ich pamięci. Po zakończeniu spektaklu nie zabrakło też oczywiście zdjęć z aktorami. Grupa teatralna Ta Tam Ta Ten zaprasza na kolejny spektakl. Tym razem aktorzy zagrają dla rodziców uczniów. Spektakl już jutro o godzinie 17 w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 2.